Wrocławianka, choć młodsza o rok od większości rywalek, zawody w Szczyrku rozpoczęła bez kompleksów. Na półmetku rywalizacji 9-letnia szachistka Polonii dzieliła pierwsze miejsce z Magdaleną Harazińską. Obie zawodniczki w 5 rundach zgromadziły po 4,5 punktu. Niestety druga część turnieju była bardzo nieudana dla wrocławianki. W 4 kolejnych rundach Basia Dadeło wywalczyła tylko pół punktu, co dało jej 18 miejsce w końcowej klasyfikacji. 3 pozycje niżej sklasyfikowana została Hanna Frey z MDK Śródmieście Wrocław. Mistrzynią kraju została Magdalena Harazińska. Zawodniczka Wiktorii Kielce w 9 rundach zgromadziła 7,5 punktu. Wśród chłopców bezkonkurencyjny był Paweł Teclaw. Szachista KKS Kartuzy nie miał sobie równych, wygrywając wszystkie 9 partii. 3 punkty do zwycięzcy stracił Tomasz Żyła. Zawodnik wrocławskiego Hetmana uplasował się ostatecznie na 8 miejscu. 16 był Jakub Musiała z MDK Fabryczna Wrocław, a jedyny reprezentant wrocławskiej Polonii, Wiktor Smyka, sklasyfikowany został na 38 pozycji.